pod twoim. Tu to trzeba się pod moim to położyć. Siema, siema Wiara. Kuba wleciał. Słuchajcie, jeździć to swoją drogą, ale żeby jeździć, to co trzeba zrobić, Kuba? Olej wymienić. No dbać o motocykl, czyli olej wymienić. Co trzeba na początek zrobić? Trzeba go zapalić i rozgrzać. Tak? Tak. Ale moja beta nie chce zapalić. Chyba... O! Ale to musisz wyjechać, wiesz, na zewnątrz. Ja też wyjadę moim. Zagrzejemy sprzęty, czyli w becie będzie wymiana oleju. I Kuby. Tak, no bo co, spaliny będziemy wąchać tutaj później? Dawaj. Daję go zapalę. Nie wiem, czy zapalisz, bo bardzo trudno jest. Może nie poczepnie sanie, bo na dworzu nie stał, wiesz? A. Jak w pomieszczeniu stoi ciepłym, to nie musisz sania włączać. Aha! No dobra. Tak, zaraz będziemy rozkręcać, wymieniać, smarować. Motorexa zalejemy i do MRF-y, i do bety. Gasimy i wprowadzamy, tak? Tak. No to chodź. Dobra, postaw. Także słuchaj, ty potrzebujesz tu klucz. Akurat w tej blaszce jest, widzisz, otwór. Zobacz, zobacz, nachyl się, jest tam śruba. Trzeba ją odkręcić. Ale pierw... Trzymaj. Tam, aż tam. Aż tam, aż tam. Czekaj, nieźle. Olej mamy. Wow! 4T. 4T, no. Teraz trzeba klucze znaleźć. Klucze znaleźć. No. Teraz musimy klucze znaleźć. Siebie też tak próbowałem trochę nagrać, nie? Co? Siebie też tak próbowałem trochę nagrać. Siebie? Aha. No ja ciebie nagram, spokojnie. Będziesz rozkręcał swoją bestię. Ty? Ty. Ja swoją! A czemu ty masz tak łatwo, a ja mam tak trudno? Nie, ty
też mam tak samo jak i ty. Czyli ty masz też pod dołem, tak? Tak, ja, tak, no tutaj jeszcze dwie śruby. Bo ja mam tu osobno olej do silnika i osobno do skrzyni biegów, a ty masz tam razem. Wiesz? A. Ja mam tu lepsze rozwiązanie, bo opiłki ze skrzyni biegów nie wchodzą mi do silnika. Mhm. Teraz masz luksus, co? No! No słuchaj, a dlaczego, powiedz mi, rozgrzaliśmy sprzęty przed wymianą oleju? Wiesz dlaczego? Nie. No żeby olej nie był gęsty, żeby ładnie spłynął ten stary, wiesz? Zapamiętasz? No. Zawsze trzeba rozgrzać sprzęt. Próbowałem kucnąć, a mnie kamera przeważyła, ale dałem radę. Przeważyła cię? No. Boż do przodu mnie dała. Czekaj, muszę iść stąd, jest. Będzie mi lepiej. Operacja Betty Shona. Operacja wymiana oleju. Piasek. Zobacz, widzisz? Jezus. Patrz, jeszcze patyki jakieś mam. Zapowiedziałeś patyki skądś. Dobra. Pojemnik ci jest potrzebny, do MRF-y też, pojemnik, żeby spuścić olej stary. A co ze starym olejem robimy? Wyrzucam. Nie, smarujemy maszyny. Beta 350. Sprzęt genialny. Zobaczymy, jaki brudny, co? Co? No taki zły to jeszcze nie był. O, zobacz, jaki tu brudas. Zobacz, to z silnika. Tu to czarny to jest ten? Tak, to jest z silnika. Zobacz, ile opiłków jest. Bardzo dużo. Przez no. kamerę widać. Nawet. Jakie brudne. No. Jeszcze to leci. Trzeba je wyczyścić, bo to jest magnes i przyciąga te opiłki, wiesz? A opiłki to są? Śruba z magnesem. Twojego Bestiszona? Tak. O Jezu! No i teraz będzie, patrz, jeszcze ściekał. I dlatego musi być ciepły, bo zobacz, jaki on jest gęsty. Co tu jest? Ze skrzyni biegów to nie miałem, świeży olej był, bo ja chyba... Nie, równocześnie wymieniałem. Co jest? No i teraz... Ty dziadek, tą betę to jednak masz w środku. No i teraz zobacz, teraz trzeba delikatnie przekręcić zapłonem. Widzisz, tak to się robi. Tak to troszkę jeszcze żeby leci. Obróciło, wiesz, tłokiem. I żeby wszystko zeszło. A. Widzisz? Jeszcze ile, zobacz. Jak siura. A na kamerze nic tu nie widać. No, może coś się nagra. Szkoda. A może tego nie widać teraz, jak my patrzymy, a tak naprawdę będzie widać. No możliwe. Zobacz. Tak, ale i tak jak podbliżasz i jak to tak cieknie, to za bardzo też nie widać, nie? Widać, widać. No teraz widać. A tam jeszcze na nas kłady czekają. Ale to kłady to będziemy robili innym razem. A? No to wszystkiego na raz to nie wymienimy, nie mamy tyle oleju. No nie ma. No. Trzeba oleju dokupić. Trzeba oleju dokupić. Zobacz, Kuba, tak wygląda stary olej, nie? Tutaj na tym papierze. No widzisz? Czarny. Czarny. A pytanie, jak wygląda nowy olej? No, tak wygląda stary. Stary.
A jak będzie wyglądał nowy? Zobacz. Takie pytanie masz? No to zaraz ci pokażę. Trzymaj tylko. Stary olej był bardzo czarny. A nowy? Zobacz. Żółciutki taki, pomarańczowy. Widać! No widzisz? Podbliżę nawet. Troszkę. No właśnie. Ja pokażę jeszcze łańcuchy. I twój dziadek łańcuch też chyba trzeba trochę nasmarować. Koniecznie. To jest dziadka łańcuch. A zobaczcie mój łańcuch. Czy to jest nieładne? No to jest bardzo nieładne. Cały zasypiony łańcuch mam. Skręcam Kuba śruby od spodu. Pamiętaj, żeby zakręcić. A jakbym nie zakręcił? No to by ci wylał się olej z powrotem na ziemię, na podłogę. No i teraz tak, tutaj mam 0,8 do skrzyni biegów i tu 0,8 litra oleju. Aha. Jak ta beta ładnie wygląda. No. Silnika, to mam oczko i można tam poziom sobie obserwować. Aha. A w skrzyni biegów to mam po prostu śrubę, muszę wykręcić i jest taki poziom, gdzie po prostu jak odkręcisz, to będzie ci nadmiar wylatywał i to znaczy, że to jest to. Dobra, pierw do silnika zalejemy. Nie. Dobra. Dobra. A inaczej mówiąc... Czekaj, oczko, gdzie jest oczko? Patrz. Tu jest oczko, żebym wiedział, ile zalać tego oleju. Zobacz. Tu jest oczko. Widziałem to oczko właśnie. Widziałeś? No. No. To superowo. To lejemy. Inaczej mówiąc, dobra. Oczywiście, jak do poziomu dorównam, to dopiero tak. Po odpaleniu, bo wiadomo, że on się jeszcze porozkłada ten olej wszędzie, trzeba jeszcze dolać, nie? Jeszcze? Trzeba jeszcze raz poziom sprawdzić, tak. Dobra, imbus. Gdzie są w ogóle te klucze moje? Jest poziom. A jak cieknie, to znaczy, że jest poziom? Tak. Jest dobrze. Klucze z 24 Mix, nie? No. Myślałem, że to będzie takie słabizna, ale mam już drugi komplet i naprawdę dobre są. Lepsze niż te, nie wiem, Nero jakieś tam miałem. Pod twoim. Tu to trzeba się pod moim to położyć. Widzisz, wiedziałem, to jest duża śruba. Musimy dopasować, chyba 17 tu będzie. Bo ja będę tu z tobą robił, będę cię wspierał. No, to jest 17. Majstry, szefy. Muszą sprzęty zrobić. Lepiej trzymaj MRF-ę. MRF-ę? No. Dobra. To tak trzymaj, sobie... bo trzeba, wiesz. Daję dwa hamulce. Dobra. Jakby co, to na mnie się przewali. O, poszło. Zobaczymy, jaki u ciebie olej jest. Tylko wiesz co? Tylko potrzebuję... Gdzie ten pojemnik masz? Za tobą chyba. Dobra, teraz wyprostujemy. Ale syf leci. Ja nie widzę, ja tu mam trzymającą robotę. Działaś? Ja to nie, nie widać. Za wysoki pojemnik mamy, ale naprawdę. Czarnidło. A ty chciałeś taką MRF-ą jeździć. Chłopie, nie wolno. Trzeba wymieniać oleje. Co zrobiłem? No, rzeczywiście. Jakieś chińskie napisy. Nie, patrz. Taka foka tu jest. Foka. A tu jest mama foka. Mama foka i mała foka. No naprawdę. I kot. I kot. Oj, kot, Majki. Jakiś żywy. No. Bagnet. Aha. Czyli to co ty miałeś? Czyste. Tak? Poczekaj, czekaj. Jest sobie tak. I tu. I wciągnij.
ok? Tu masz miarkę, to jest bagnet do oleju, no, żebyś wiedział ile. Daj, zobaczymy, jak ta miarka wygląda. Już wyczyściłeś. No, nie wiadomo, gdzie tu jest poziom, bo nie jest zaznaczony. Nie wiadomo, gdzie tu jest poziom. Dobra, teraz, żeby cały ściek, co ja ci tłumaczyłem, odrobiłeś lekcję? To, co ci mówiłem? Lekcja? No, lekcję. Lekcja? Lekcję? No, co trzeba zrobić? Co ja robiłem? Zapłon, tak? A ty musisz kopnąć. Ale żeby się... No, żeby reszta oleju zleciała. Ale żeby się nie odpalił, czy... No tak, żeby się nie odpalił. Trzymasz tu włącznikiem jedną ręką. Aha, czyli... Guzik. No, to musisz trzymać, a tu kopnij raz. Aha, czyli mam raz kopnąć, tak, i ciągle, tak, trzymać tu. Tak, siadaj. Ale ze stopką, tak? Tak, ze stopą. No bo mamy pod spodem ten. Lekko, lekko kopnij. Nie możesz. O, dobra. No, starczy. No i teraz reszta z tłoku zejdzie, z tego oleju. Będzie jak znalazł. Jeszcze cieknie? Właśnie nie wiem, bo tu jest tak mało. Cieknie. Cieknie. No widzisz. Bo tu wiesz, tak mało widać, no, stąd, bo to jest... Ale cieknie jeszcze, widzisz. A dlatego, że kopką. Zrobiłem. Tak. Ja bym na twoim miejscu jeszcze raz zrobił, wiesz? Po to, żeby się nie przeważyło. Powtórz operację. Nie przeważy się, ja trzymam. Operacja odpalić lekko motor, ale go nie odpalić. Tak. Dobra. Teraz to już powinno wszystko spiec. No, tak mało cieknie, ale już nic nie cieknie. No dobra. No to słuchaj, daj tą szmatę. Wyciągniemy już ten pojemnik. Kuba uczy się wymieniać olej. No i dobrze. Na drugi raz już sam wymieniasz. Ja ci tylko mogę pomóc tę śrubę skręcić. Tak? No. Słuchaj. Ulu, oleju się nie nazbierało z twojego i tego. No. Dobra. Teraz bierzemy nowy olej. Nowy olej. Oleum. Uoleo. Uleo, uoleo. Dobra, i miarę. Miareczkę. Ale ty to pamiętaj wszystko, chodź tu. Ty pamiętaj tak, żebyś potem sobie sam wymienił olej, tak? No. A tu też będę ja wlewał? No, ty będziesz wlewał następnym razem. Patrz, wlewasz, nie? Nie wiem, jak mi pójdzie. Zalewasz silnik nowym olejem. No i teraz sobie bierzesz tą miarkę. Miareczkę. I sobie teraz nawet nie wkręcasz na razie. I sobie patrzysz. Jest poziom? Nie ma. Trzeba jeszcze lać. Rozumiesz? No. A jak zobaczyć ten inny poziom? No, teraz zobaczysz. Będzie znak oleju. Czyli będzie olej na tym? Będzie olej. Nie ma. Nie ma. Czyli dużo tutaj. No, to musisz mi oddać kasę. Co? Odkupisz olej. Mój tata odkupi. Dobra. Jakoś przegadam. Ale chyba mi się wydaje, że wiesz co, to jest chyba minimum tutaj, no, nie? Mhm. A tutaj będzie maksimum. Jest, ale chyba nie. Jest. Jest, już ale jest. Na minimum. Na minimum. Na minimum. A my chcemy mieć na maksimum. Nie, pośrednio. Aha.
Aha. No dobrze. To wkręcimy i zobaczymy, dobra? Patrz, masz na minimum. Na no to minimum. Jeszcze dolać trzeba. Nie za dużo, bo się jeszcze przeleje. No właśnie. Zrobi się maksimum. I słuchaj, i teraz jak już masz te ten poziom, nie? Przyszliśmy tak. Do połowy. No to później jeszcze musisz go odpalić. Jak odpalisz, to jeszcze zaciągnie do tłoka. Dalej, do silnika, wiesz? I trzeba będzie znowu dolać. Też trzeba poziom sprawdzić. Aha. No. No, teraz masz tyle, ile powinno być. No, tyle, ile powinno być. Dobra, no to teraz sobie musisz go odpalić. Albo przekopać, albo odpalić na chwilę. Lepiej odpalić, wiesz? A tak na ile? Odpalić, sprawdzimy. No na chwilę. Tak, no nie wiem, na parę sekund. To na 5 czy na... Na 5. Ty to taki dokładny jesteś. Wolę wiedzieć źle, niż zrobić źle. Właśnie, masz rację. Jak zrobisz źle, to co będzie potem? No. To wszystko ucieknie tam i będziemy jeszcze musieli... Wygodnie ci? Dobra, wyłącz. Wyłącz. Już starczy. Czyli nawet na 3 sekundy. Dobra, no to zejdź, sprawdzimy poziom. O, tak żeby prosto stała. Wiesz? Dobra. No prosto stała. Ona no. Się nie wywali, nie? Nie wiem. Jaki piękny! Zobacz. Jaki piękny filtr! Zobacz. Jaki piękny! No piękny, jak nie wiem. Także co, no to już wszystko. Nara. Hejo! Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.